Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w Wadowickiej Bibliotece Publicznej. Mamy dzisiaj przyjemność gościć księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, autora publikacji o ludobójstwie na Kresach, a także innych publikacji księdza katolickiego o wrzątku ormiańskiego. Spotkanie to jest współorganizowane z panem doktorem habilitowanym Józefem Brynkusem. Także zapraszam tutaj pana też, jeżeli pan sobie życzy. I zapraszam państwa na ciekawy wykład. Bardzo się cieszę, że mogę być w Wadowicach, bo należę do archidiecezji krakowskiej. Miałem już wiele spotkań autorskich w różnych częściach Polski, także za granicą. No ale pierwszy raz w Wadowicach. Ja z Wadowicami nie jestem bezpośrednio związany, ale mój pierwszy katecheta, kiedy ja chodziłem do podstawówki, który mnie przygotowywał do pierwszej komunii i do służby jako ministranta, to był ksiądz Zdzisław Kałwa, który tutaj jest chyba już ileś tam dziesiątków lat w Wadowicach. Bardzo dobrze go wspominam. W jednej z moich książek nawet jest takie zdjęcie, kiedy on tam stoi koło mnie po pierwszej komunii. Wtedy był taki zwyczaj w białym stroju, w krótkich spodenkach, białe skarpetki, no i tak się wtedy chodziło do pierwszej komunii. Także ja go bardzo dobrze wspominam, jako wspaniałego księdza. No i taki mam związek z Wadowicami. Oprócz tego, że oczywiście wszyscy są znajomymi Karola Wojtyły, no ale ja nie. Poza tym, że byłem klerykiem wtedy, kiedy został papieżem. Byłem chyba na trzecim czy czwartym roku studiów wtedy. Natomiast mój temat jest dość trudny, chociaż według mnie bardzo aktualny ze względu na obecne wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Nawet dzisiaj, przeglądając wiadomości, no wszystko, co jest na pierwszym miejscu, oprócz jakichś tu politycznych spraw, no to jest sprawa uchodźców z Bliskiego Wschodu. I muszę powiedzieć, że w jakiś niesamowity sposób po 100 latach powtarza się historia, bo to, o czym będę mówił, są dwa ludobójstwa. Pierwsze, które było w XX wieku, którego setną rocznicę obecnie obchodzimy, to jest ludobójstwo Ormian, które miało miejsce w dawnym Imperium Osmańskim, także na terenach właśnie obecnego Iraku, Syrii. A drugie ludobójstwo dotyczy już bezpośrednio Polski, czyli dokonane przez nacjonalistów ukraińskich z UPA. Będę też starał się porównać te dwa ludobójstwa i powiem, dlaczego w ogóle trzeba mówić na ten temat, bo niestety historia się powtarza. No więc pozwolę sobie zacząć od Armenii, kraj, który jest na terenie Azji. Granica między Europą a Azją przechodzi przez Góry Kaukazu, ale jest to granica umowna, bo oczywiście kultura ormiańska, jak i gruzińska jest bardzo ściśle związana z kulturą europejską. Na tym zdjęciu, które zresztą pochodzi z mojej pierwszej strony bloga, który prowadzę, isakowicz.pl, są dwa bardzo ważne, charakterystyczne dla Armenii miejsca. Pierwsze to jest święta góra Ararat. Oczywiście pamiętamy ze Starego Testamentu, że na tej górze stanęła Arka Noego. Stąd Ormianie mówią o sobie dzieci Noego, bądź strażnicy świętej góry Ararat. Według tradycji naród ormiański pochodzi od wnuka Noego, Hajka, i stąd Armianie mówią sobie o Armenii. Nie mówią Armenia, tylko mówią Hayastan, czyli kraj Hajka. I dzisiaj Ararat jest po stronie tureckiej, dlatego że Ormianie właśnie w czasie ludobójstwa, o czym będę mówił, zostali na terenie Turcji wymordowani. Natomiast po prawej stronie, na pierwszym planie, mamy Horvi Rab, święty klasztor. Nazywa się to dokładnie Wielka Dziura, dlatego że w tej górze były sztolnie, wydobywano srebro i na przełomie III i IV wieku naszej ery tutaj był więziony patriarcha, późniejszy patriarcha, święty Grzegorz Oświeciciel, iluminator. Armenia była krajem
pierwszym, który przyjął chrześcijaństwo za religię państwową. Było to w 301 roku, a więc 1700 lat temu. Chrześcijaństwo dotarło tutaj za pierwszych apostołów świętego Judy Tadeusza i świętego Bartłomieja. Stąd Kościół Ormiański używa nazwy Apostolski Kościół Ormiański. Natomiast tym, który doprowadził do pełnej chrystianizacji, był Grzegorz Oświeciciel. Najpierw był przez 13 lat więziony przez króla ormiańskiego w tej dziurze, tej sztolni. I później go wypuszczono na wolność, uzdrowił króla, dokonał cudu, taka jest tradycja. I wtedy król w podzięce przyjął chrześcijaństwo. No i oczywiście cały dwór i wszyscy poddani. Na tym miejscu zbudowano klasztor Hor Virap, który jest takim miejscem, do którego każdy Ormianin stara się pielgrzymować, jeżeli jest w Armenii. Drugie bardzo ważne miejsce dla chrześcijaństwa ormiańskiego jest święte miasto Eczmiadzyn, leżące 50 km od stolicy. To jest odpowiednik Gniezna, dlatego że tutaj święty Grzegorz został pochowany w tej katedrze, zbudowanej zresztą z kamienia. I tutaj Ormianie też pielgrzymują. W XI wieku Turcy Seldżuccy, którzy wtargnęli do Azji Mniejszej, zdobyli stolicę Ani, zburzyli ją i zostawili tylko tak jakby na ironię połowę tej odrąbanej katedry. Tu jest moja książka, Żywa historia, w której to książce bardzo dokładnie opisuje, zresztą na obwolucie jest to zdjęcie, opisuje czym była Armenia, jak doszło do ludobójstwa i tak dalej. I od tego XI wieku Ormianie zaczęli emigrować, dlatego że byli prześladowani przez Turków, którzy oczywiście wyznawali islam, a więc powtarza się historia, i wszystkich chrześcijan uważali za coś gorszego. Wielu Ormian uciekało w góry i dlatego zakładało swoje miasta i budowało kościoły w terenach górzystych, gdzie Turcy nie dochodzili. To jest z kolei obraz Matki Bożej Ormiańskiej z Łysca koło Stanisława, który jest w mojej parafii. Ja jestem proboszczem parafii ormiańskiej siedzibą w Gliwicach, ale oczywiście obejmującą teren całej Polski Południowej. Akurat ostatnią niedzielę była wykonana kopia, poświęcona ta kopia tego obrazu i przekazana dla parafii w Łysku, czyli jakby z powrotem na to miejsce. Natomiast najważniejszym kościołem dla Ormian polskich była katedra ormiańska we Lwowie. No, być we Lwowie, a nie zwiedzić katedry, nie zobaczyć fresków Rozena, no to tak jak być w Rzymie, a nie zobaczyć papieża czy Watykanu. Najwybitniejszą postacią dla Ormian polskich w XX wieku był arcybiskup Józef Teodorowicz, który był także senatorem, posłem Rzeczypospolitej, nie tylko wybitny duszpasterz, ale także bardzo ogromnie zaangażowany w sprawy społeczne, nawet polityczne, bo był w Senacie, bo teraz duchownych nie ma w Senacie ani w Sejmie. Był bardzo zaprzyjaźniony z biskupem Krakowa, Adamem Stefanem Sapiehą. Natomiast co się działo z Ormianami w Turcji? Bo rozumiemy, że Ormianie, którzy trafili do Polski, na Węgry czy do Francji, mieli raczej jakby spokojny byt ze względu na znajomość języków, handel, rzemiosło. Byli raczej traktowani jako, poza tym byli chrześcijanami, no więc byli traktowani bardzo pozytywnie. Natomiast ci, co pozostali w Turcji, mieli absolutnie odwrotną sytuację. Już na początku XX wieku powstał pomysł eksterminacji Ormian, czy nie tylko Ormian, ale w ogóle wszystkich chrześcijan. Powstał taki ruch, który się nazywał ruchem młodotureckim, nacjonalistycznym, no można powiedzieć nazistowskim, używając już takiego współczesnego języka, który ogłosił takie hasło: Turcja dla Turków. I uznano, że każdy, który nie jest Turkiem, a więc nie jest równocześnie muzułmaninem, po prostu nie powinien w tym państwie mieszkać. A jak się pozbyć tych nieTurków? No, wyrżnąć. Islam jest wojowniczy, islam jest
tak nieraz niektórzy intelektualiści obecnie w zachodniej Europie mówią, a no to jakoś się da cywilizować. No to widzimy, jak się to da cywilizować obecnie państwo islamskie. A 100 lat temu ta sytuacja była ta jednoznaczna. Wtedy szukano pretekstu do rozpoczęcia eksterminacji Ormian. Pretekst znalazł się sam, bo wybuchła pierwsza wojna światowa. Turcja stanęła po stronie państw centralnych, a więc w tym samym obozie co Austro-Węgry. No my jesteśmy tu na terenie Austro-Węgier byłych, oczywiście koszary chyba są też z czasów austro-węgierskich. Więc razem z Niemcami, Bułgarią, Turcy stanęli przeciwko Rosji, Francji i Anglii. I wtedy zaczęto już planować rozprawę z chrześcijanami, wykorzystując to zamieszanie wojenne. Kolejny krok to było wypędzanie tych ludzi z tego miasteczka czy wioski, ale daleko ich nie pędzono. Po prostu na pierwsze z brzegu pustkowie ludzi rozstrzeliwano. Mężczyzn rozstrzeliwano bądź mordowano szablami. Natomiast kobiety, no, co młodsze, zabierano do Jasyru, inne mordowano. Dzieci do sturczenia, inne osoby też mordowano. I w ten sposób od 24 kwietnia praktycznie do końca I wojny światowej, a nawet kilka lat później, z tej dwumilionowej społeczności wymordowano 1,5 miliona Ormian. 3/4. Nawiasem mówiąc, to było pierwsze klasyczne ludobójstwo, jakie w ogóle XX wiek zobaczył. A więc już nie wojny, nie tam jakieś zbrodnie wojenne, gwałty dokonywane na ludności cywilnej, ale po prostu mordowanie wszystkich ludzi tylko dlatego, że byli Ormianami. Część Ormian oczywiście uciekała. Najczęściej w góry Kaukazu, na teren Rosji, tam szukano schronienia. Inni uciekali do portów, bo liczyli na to, że przepłyną na tereny europejskie. No więc temu około 500 000 tych Ormian miało to szczęście, że w najróżniejszy sposób uciekło wtedy. Natomiast ci, co pozostali, oprócz tego, że mordowano, skazywano dokładnie tych ludzi na śmierć głodową. Albo spędzano na pustynię dzisiejszą między Irakiem a Syrią, albo porzucano bez wyżywienia i w ten sposób ulegały osoby, zwłaszcza dzieci, zagładzie. O, tutaj mamy zdjęcie papieża z katolikosem, z zwierzchnikiem kościoła ormiańskiego i Charles Aznavour. 3 lata później nasza wspólnota, czyli wspólnota Ormian katolików, bo w Polsce są Ormianie katolikami, na pamiątkę ludobójstwa ustawiła krzyż kamienny Haczkar w Krakowie koło kościoła świętego Mikołaja, to jest flaga ormiańska. O ten haczkar był ogromny spór, dlatego że rząd turecki, ale także rząd polski, który jak zwykle zawsze jest miły i sympatyczny dla różnych innych mocarstw, no sprzeciwiał się temu. No z tego wybuchła wielka draka, ale wczesny metropolita krakowski, kardynał Macharski, nie ustąpił. Kiedy tam poszedłem na rozmowę, kiedy mówiłem, że ambasador Turcji jest przeciwko, minister spraw zagranicznych Polski także przeciwko temu, no to Karta powiedział tak dość krótko i mówi, słuchaj, gdybym ja raz ustąpił jakiemuś ambasadorowi i kazał coś usunąć, jakiś napis czy pomnik, to mówi, przyjdzie 5 następnych, tak, bo mówi, taka jest historia Polski, że się tym różnym ambasadorom nasze pomniki nie podobają. Więc to może ta pierwsza część, jeżeli chodzi o Ormian. Oczywiście później, jak ktoś będzie chciał pytania, to jak najbardziej, tylko chcę może najpierw pokazać to wszystko.